Nie, rodzice zrobili sobie tygodniowy urlop. Tak muszę się zajmować siostrą. Nie, raz wizyta raz na parę miesięcy w domu dobrze mi zrobi. A Janek, może byś wpadł jutro do nas, albo my sobie wpadniemy do ciebie, zależy od samego. Dobra. No to cześć, cześć, trzymaj się. Suń się troszkę. A w weekendy myślisz o robocie? Wiesz, taka praca. Czemu jeszcze nie śpisz? Jest całkiem późno. Nie przerwę filmu w połowie. W ogóle od kiedy macie kino domowe? Jakieś pół roku. A w sumie może ten tydzień nie będzie taki zły. Hej! Przestań. Halo? Mamo, wiesz, która jest godzina? Halo? Mamo? Tomek! Jesteś tu? Osiem nieodebranych połączeń. Gdzie jesteś, do cholery odzwoń, zaraz będę. Gdzie ty jesteś? Sonia, nic nie jest? Tak. Czy ktoś tu był, kiedy mnie nie było? Nie, niby dlaczego. To Kwieciński, z nimi chyba jest ktoś, chyba są chorzy. Chorzy na co? Z tej strony Ksawery Tarnas, reżyser i scenarzysta z Imaginite Pictures. Wraz ze mną jest Krzysztof Poński. Witajcie. Który przy okazji Dnia Zero był u nas producentem oraz kierownikiem produkcji już na planie. I myślę, że jest gościnnie, a zostanie z nami na dłużej. No zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegać w przyszłości. I mam nadzieję, że Ksawery będzie szła nie działać tak jak teraz. Jak najbardziej. Jak nie, to szybka rezygnacja i w ogóle nic
czego w ogóle. Uciekamy w zimną dal i... Jak najbardziej wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Nie, też tak myślę. Tak jest. Poza tym fajny projekt, myślę, że warto kontynuować. To, co przed chwilą mogliście zobaczyć, to jest materiał testowy, taka krótka zajawka, generalnie rozgrzewka przed dużo większymi projektami, które planujemy. Jak ten film powstawał przede wszystkim, bo to myślę, że warto o tym wspomnieć. Oczywiście. Mieliśmy na to bardzo mało czasu, nagrywaliśmy w ciągu jednego dnia, dosłownie jednego wieczora nawet. Kilka godzin. Mieliśmy na to parę godzin, w ogóle nagrywaliśmy małą ekipą, dużo mniejszą niż zwykle, tak więc naprawdę mieliśmy, że tak powiem, ograniczone zasoby ludzkie. Tak, i też budżetowe. I też budżetowe, było, ale może naprawdę... producent producentem, ale muszę powiedzieć otwarcie, że chcemy fajny film, to musiał być wielki budżet, a my żeśmy mieli, jakby to powiedzieć, taki odpowiedni, jak na nasz początek, taki dokładnie budżet. Scenariusz produkcji zmieniał się już kilkukrotnie, przynajmniej na planie tak było. Mieliśmy parę wersji finału, a tą, którą zobaczyliście, i tak nie jest zaplanowana. Ona wyszła dwa dni już po zakończeniu zdjęć, ale myślę, że naprawdę fajnie to wyszło. Dokładnie. Możemy być z tego niejako dumni. Ja jestem z tego dumny, myślę, że Krzysiek też jest z tego bardzo zadowolony. Nie obyło się bez komplikacji na planie. Mogliście zobaczyć zresztą, między ujęciami zmieniały się źródła światła. Niedopatrzenie z naszej strony, ale myślę, że nie powtórzymy tego przede błędu. Przede wszystkim, tak jak tu Xaver mówi, komplikacje. Komplikacje trochę też powstały z tego, że mieliśmy mało czasu, bo mieliśmy naprawdę kilka godzin, a ostatnie ujęcia, to bo tak naprawdę było jedno z ostatnich ujęć. Mhm. Nagrywaliśmy, mając tak naprawdę, nie wiem, godzinę, pół godziny. No mniej więcej coś takiego bardzo było. Mało czasu. Ale taka sytuacja myślę, że jest bardzo dobra, ponieważ już na przyszłość będziemy wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę i takie błędy już na pewno nie będą się pojawiać u nas. Dokładnie. No ale to już jest jakby wykonany błąd, no myślę, że błędów już takich nie będzie. Tak jest. Z tej strony bardzo chciałbym podziękować rodzicom mojego serdecznego kolegi Maurycego, twojego są też kolegi, tak, bo... Tak, bardzo tak jest. Bardzo dziękujemy Maurycy za całą współpracę. Maurycemu i jego rodzicom tak, oczywiście. Bo to przede wszystkim rodzice, że... Tak, że wyrazili zgodę na nagrywanie. Tak. U nich w domu. Wiemy, że to nie jest łatwe gościć ekipę filmową. A szczególnie w takim czasie. Tak, a szczególnie w takim czasie, bo nagrywaliśmy przecież wieczorem i w nocy, więc nocy. No, szczególnie uciążliwa pora. Tak. Ale naprawdę, z całego serca bardzo dziękuję, że mieliśmy taką możliwość. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Efekty pracy też naprawdę są bardzo zadowalające właśnie z tego planu. Bardzo też chcielibyśmy podziękować ekipie filmowej, aktorom w szczególności za wykonaną pracę, za wkład, bo naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Tak samo oświetleniowcy, tak samo pani charakteryzator, Mania tak, bardzo, Mądrzak. Bardzo dziękujemy Mani Mądrzak. Super, naprawdę wykonana robota. Myślę, że przy okazji kolejnych projektów będziecie mogli zobaczyć jeszcze większe, jeszcze lepsze efekty dokładnie. Pracy. Tak naprawdę ile czasu miała też na to, bo tak ona jest. Robiła to i szybko, i profesjonalnie, i żopoba za to. Dynamicznie, ekspresowo, hurtem. Wszystko zrobiła tak jak pan. Tak jest. Muzyka użyta w filmie nie pochodzi od nas. Użyliśmy ścieżki dźwiękowej z gry The Last of Us, autorstwa Gustavo Santaolalla, którego osobiście jestem wielkim fanem właśnie od czasu, kiedy zagrałem w tą grę. Tak więc mam nadzieję, że ta muzyka dopełniła pewnego klimatu, który chcielibyśmy uzyskać już przy okazji potencjalnych kontynuacji. Jeśli kontynuacja będzie. Jeżeli nie będzie, rezygnuj. Ale myślę, że nie. Nie będzie. Myślę, mamy w planach kontynuację. Ciekawe. Tak, możemy to oficjalnie potwierdzić. Mamy w planach kontynuację. Scenariusz jest już w przygotowaniach. Tytuł roboczy dzień 9 albo dzień 12. To jeszcze zobaczymy. Zobaczymy. To już zależy od scenarzysty. Tak, to jest mniej istotne. Generalnie planujemy dużo większy budżet, oczywiście pełną ekipę już, łącznie z operatorem, ponieważ nie wspomnieliśmy o tym, ale operator akurat nie mógł być z nami na planie, to więc musiałem wszystko robić osobiście. Dokładnie. Tym bardziej się cieszę, że wyszło. Bo... Tak, bo Xavery, no, trzeba powiedzieć wprost, że nie jest jakiś specjalistą operatorstwa. W sumie to wszystko przygotowywał. Ale naprawdę dałem radę. Tak, w sensie przygotowałem się wcześniej, żeby wiedzieć na czym stoję, żeby wiedzieć jak coś ująć. Jeżeli wam się ten film spodobał, ten krótki klip, czujecie pewien niedosyt, może chcielibyście zobaczyć właśnie kontynuację, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, skrytykujcie. Tak. Krytyka mile widziana. Krytyka mile widziana, cały czas się uczymy, więc też lubimy wyciągać wnioski z pozytywnych i negatywnych komentarzy. Oczywiście nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco z materiałami. Odsyłamy do Facebooka, bo tam tu również publikujemy informacje na bieżąco i z planu. Jeżeli chodzi właśnie o materiały z planu, to oczywiście Instagram jest również tam na bieżąco. Na Instastory publikujemy to, co się dzieje tak, u nas. Jeszcze raz ja w swoim imieniu też chciałbym jeszcze raz podziękować ekipie, że naprawdę dała z siebie wszystko i miała czas, miała okazję.
i pięknie się zorganizowała, że mogła nam pomóc. Tak w sumie w ostatniej chwili, no, że wszystko tak ładnie przebiegło. Tak jest. No i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy dalej współpracować i widzimy się w najbliższym czasie. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.